Cała sala. Manko, z tej strony Słomek. Witam was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 21 sierpnia. Powinęliśmy się już praktycznie z pracami polowymi, no z siewami rzepaku, starzewanie wszystkiego, więc bierzemy się za oborniki, jak co roku. Naszą nie co roku, że Alima, tylko że akurat w tym roku mamy pożyczoną Alimę, właściwie wypożyczoną Alimę 10-tonówkę. Rozrzutnik już znacie, pokazywałem go gdzieś, tego akurat nie, ale 14 pokazywałem wam kiedyś i 12 w jakichś tam poprzednich filmach. No i wozimy obornik na działkę po pszenicy o zimej, pod buraki, pod kukurydzę i jeszcze zobaczymy pod co tam jeszcze, działka 16 hektarów. Gdzieś połowę działki już mamy nawiezioną wapienkiem, nawiezioną obornikiem. No i lecimy z dalszym wożeniem. Powiem wam tak, obornik to jest najlepszy nawóz i ci, którzy mają dużo obornika, no to też mają dużo pracy, tak? Bo żeby ten obornik produkować, trzeba cały rok te zwierzęta żywić, chodzić przy nich, sprzątać im i tak dalej. Ale to jest najlepszy nawóz. No jego rozmnożenie też jest czasochłonne, bo duże dawki na hektar dajemy. W naszym wypadku, tak jak widzieliście, no ten obornik też bierzemy z fermy gęsi, sami wyrzucamy, więc też i ładowarka dostaje, i czasu, dwa razy do roku mycie przyczep i tak dalej. Ale no to jest chyba najcenniejszy nawóz, jaki może trafić na nasze pola. Ma on azot, fosfor, potas, wszystkie mikroskładniki, mikro, makroskładniki, magnez, wapń, no i najważniejsze, materia. Jest to materia organiczna, która również, jeśli będziemy go stosowali regularnie, można powiedzieć, przyczyni nam się do wzrostu poziomu próchnicy, tak? Czyli nasza gleba będzie w stanie pomieścić więcej wody i tak dalej. No, jest on w pełni przyswajalny dla roślin. No nie ma. Uważam, że to jest skarb. W tym roku było to widać znacząco na jednej działce, gdzie miałem pszenicę, na dwóch działkach, gdzie było widać pszenicę. Jedna, drugi rok po oborniku było, nie wiem, no tona więcej na pewno. I na jednej działce, takiej, gdzie gleba zimna, jednak ten fosfor z obornika był już dostępny i też było widać to wyższe plodowanie po oborniku. Buraki bardzo dobrze reagują na nawożenie obornikiem. Nie mam kontroli bez, nie chcę jej mieć, bo no po oborniku to jest rośnie jak odciął z drona. Robiłem na wiosnę zdjęcia, chyba wam opisywałem, było widać gołym okiem, dokąd szedł obornik, czyli albo zbyt małe nawożenie zastosowaliśmy obok, albo po prostu no ten obornik dopełnił tą beczkę Lebiga, bo w nim jest wszystko, tak? No i nie ma cenniejszego jak on. W naszym jest dość dużo azotu, bo w 10 tonach mamy prawie 100 kg azotu, 70 fosforu i 80 potasu. Tak jak badałem do analizy, jak oddawałem do analizy, no to jest on dosyć bogaty w skład. No i też nie jest całość dostępna w pierwszym roku, tak? W pierwszym roku gdzieś tam się przyjmuje, że 40-50% będzie dostępnego obornika. Więc no dosyć dużo zostaje go na kolejne lata, tak? Ale jak już mówię, no to obornikiem też możemy sobie podnieść świetnie z osobności, no. Czy to obornik, czy pomiot, no w naszym przypadku jest to obornik gęsi. Jest to złoto na nasze pola, tak jak kiedyś, no tam, no i rzepak może być złotem, czarnym złotem. Teraz zaczął drożeć już a propos rzepaku, ale obornik, no to jest... To jest życie w glebie też tych mikroorganizmów, które tam sobie z niego czerpią, rozkładają go. Wiadomo, że też powinny być odpowiednie warunki do jego zastosowania. Różnie się mówi, że orka, bo unikamy parowania,
nie odparowuje na mazot, nie ucieka nam, nie utlenia się. A z jednej strony orka to warunki beztlenowe, jeśli go głęboko założymy. Także akurat u nas idzie tutaj obornik, no w dawce gdzieś 25 ton. Na to idzie talerzówka na jakieś 10 cm. I pod talerzówkę został wysiany łubin w dawce 140 kg. Jeszcze będzie tutaj wysiane jakieś tam 7-8 kg słonecznika i ze 2 kg faceli. I taki poplon, wprawdzie wody nie jest za dużo, ale może w końcu napada, powschodzić powinien ten poplon. Taki poplon zostanie z nami aż do wiosny i to będzie, jest ładnie wyrównane. Tata talerzuje, jak gdzieś zostają jakieś kubki nierozciągnięte i tak dalej, coś zostaje, to tata to rozciąga i tak przygotowane pole zostaje, jak już mówiłem, pod buraka, pod kukurydzę, prawdopodobnie pod siew pasowy. Będzie zasiane po prostu bezpośrednio w ten obornik, w ten mulcz i tak dalej. Tyle nam zostało do zrobienia, dotąd już jest zrobione. I tutaj jeszcze na tej działce, nie wiem czy wystarczy, ogółem najpierw zrobimy tam do równej ścieżki. Przyjeżdżamy tutaj, bo tutaj pole pod buraka, tu całe będzie prawdopodobnie burak. Na połowie było gnojone w zeszłym roku, to tam gdzie mi ten apostel sypał około 10 ton po oborniku. No i teraz dognoimy drugą połowę, żeby wyrównać. No fajnie jakby ten obornik szedł co 3 lata na pole, no mówi się, że co 4 jak idzie to już jest fajnie. No i co wam powiedzieć więcej, szefu wyczuł ładowarkę, świetnie sobie radzi, Mańkę. O, przymuliłem ją. Szefu wyczuł ładowarkę, mówię, daje radę, ładuje. No ogółem ja ładowałem, teraz chwilę tutaj przyjechał, bo nie ma co talerzować, nie ma co mieszać. No i widzieliście, momencik, mamy rozrzucony cały rozrzutnik. Nie będę tutaj nagrywał, bo jest pod słońce, nie za ciekawe warunki. Może fragment wam pokażę, jak ładuję. I potem ja dogram jeszcze coś z załadunku. No i przy stosowaniu obornika, no to właściwie no... No można by pomyśleć o zejściu z PK i może, no, i na pewno ograniczeniu azotu, tak, przy tych ilościach, które, o, świeci mu, przy tych ilościach azotu, które tam są w tym oborniku, no to no już nie powinniśmy dawać, myślę, chyba nic więcej. Alimka 10-tonowa, już wcześniej przy wyrzucaniu obornika narzekałem trochę na ekipę. Już ogółem trochę było na adapterze, nie był całkowicie czysty, ale jest w oborniku trochę sznurków, jakieś siatki. Już ekipa z fermy dostała, no, że tak powiem, małe zjebki i zapowiedziane mają, że jak w przyszłym roku będzie tyle sznurków, to sami będą ten adapter czyścić później. O, tata się bawi, na łyżkę wchodzi całkiem sporo. Tak naprawdę 4 łyżki, tata doszedł do perfekcji w ładowaniu, można powiedzieć. Teraz akurat ładuje obornik, już ten, który był włożony w grudniu. On jest świetnie przerobiony, tutaj w ogóle nie widać struktury, żeby tutaj gdzieś była słoma. To już jest przerobione, przefermentowane, przekiszone. No i taki towar dobrze rozdrobniony, bo właśnie w oborniku ważne jest to też, żeby go równomiernie rozrzucić, bo widzieliście na jednym z filmów na pszenicy pasy, jak paskami leżała tam, gdzie było nierównomiernie rozrzucone, ale rozrzutnik z takim adapterem daje radę. Ogółem też tam już wam mówiłem coś, że ziemi masz za dużo, wysyp, po co ma ziemię zabierać i wozić na pole. Wysyp. No też wam mówiłem, że na prof chcemy kupić rozrzutnik. Już dostałem decyzję, także rozrzutnik prawdopodobnie będzie już jakby na kolejny sezon, już jest nawet upatrzony. Prawdopodobnie będzie to Herkulesik Pronar Herkules 12-tonowy na talerzu. Ale to zobaczcie wkrótce. No już był zamysł, żeby był na ten sezon, ale nie mieli nic na placu.
gdzieś tam za najbliższe 2-2,5 miesiąca mógłby być, no ale po co mam kupować teraz, jak już nie będzie używany. Zamówię sobie pod koniec roku, żeby już przyszedł w starej cenie, a może z nowym rocznikiem. I wrócę do Was jeszcze na sekundę z załadunku. I działamy, działamy. Póki jest ładowareczka, pewnie dzisiaj nockę walniemy. No może nockę zupełnie nie, ale trochę popracujemy. O, dzionek już się powoli kończy. Jeszcze ładuje, słoneczko zachodzi, godzina 20. Teraz już zauważalnie szybciej ten dzień się kończy. Wiadomo, że no już idzie jesień, idzie zima, można powiedzieć, do zimy jeszcze trochę, ale to już tak jest. Już te rosy, takie mgłe, zimne noce. Piszcie mi tutaj, bo o, wyłączyłem rewers. To jest od przeciążenia, teraz wyłączyłem to. To też tak jak piszcie, jak u mnie merlo, jak się podnosi, ale dobra, lepiej będę jeździł z tym, bo sami ją przewrócę. No, już jestem na tym drugim polu, na tej drugiej działce. Powiem Wam, że z tą dawką to wychodzi trochę więcej jak w zeszłym roku na hektar, ale nie aż tyle dłużej, więcej, bo w zeszłym roku jak na tym polu woziłem obornik, to jedną długość przejeżdżałem pola, teraz praktycznie tyle przejeżdżam, z tym, że jeżdżę trochę gęściej, żeby nie było takich pasów, że ewentualnie coś tam niedorzucone. Lepiej trochę nałożyć, jak nie dorzucić. No medlakiem to bym to męczył co najmniej 2 dni. Merlak sobie odpoczął, już jest umyty. Już jest umyty merlak, bo też mówię, rano trochę go pobrudziłem przy tej robótce, ale nie aż tak mocno. Już mam obcykane, no mogłaby zostać, powiem Wam, że mogłaby tutaj zostać na stałe ta ładowareczka. Jutro jeszcze obornik dokończymy, jeszcze jakąś pracę dla nich znajdziemy, jak już jest to coś tam jeszcze z rana porobimy. Jeszcze dzisiaj co, myślę, że z półtorej godzinki może będę woził i na dzisiaj starczy, już tak całego nie skończę. Tak jeszcze, żeby sobie zobaczyć, jakie oświetlenie ma, jak to świeci, cacko. No to piszczenie jest trochę denerwujące, pewnie idzie to jakoś wyłączyć albo zmniejszyć czułość, ale ja się na tym nie znam, nie będę grzebał. Na początku wydaje mi się, że mnie piszczało, albo może po prostu mniejsze porcje obornika brałem, też tak może być. Teraz sobie dorzucę tutaj trochę do przodu jeszcze. Akurat tutaj miałem taki lżejszy obornik, bo to z góry zbierane, więc trochę tutaj to rozgarnę, bo tu po bokach widzicie nie mam towaru. A właśnie z tyłu. O. Teraz cyk. Jeszcze jedną do tyłu, taką jakby się dało nabrać bardziej z prawej. Już wiem co zrobimy, nic nie jedzie. Z tego narożnika tutaj trochę dziobniemy. O, nie w tą stronę. Jeszcze się tam człowiek trochę gubi. O, mocniej ją. Mocniej ją tyram, że tak powiem. O, jo. Chciałem troszkę wziąć tego obornika, wziąłem cały. Dobra, zmieści się, tu się zmieści. Się nie zmieści, to się zgarnie. I cały czas czekam jeszcze za pomiotem. Jak już Wam mówiłem wcześniej, zamówiłem trochę pomiotu na jakieś tam działki, na które obornika nie dawaliśmy, no bo jest po prostu za daleko, żeby z domu wozić. Ale jeszcze nie dojechał skurkowany. No i zobaczymy, czy dojedzie. Miejmy nadzieję. O, teraz tutaj dorzuci. Zawsze jak ruszam z brzegu rozrzutnikiem, jeszcze tak Wam tylko dopowiem, no to chyba każdy tak wie, że tak jest. Jak ruszam z brzegu, zanim dobrze zaciągnie w adapter, to najpierw jadę jednym półbiegiem niżej, niżeli docelowo rozrzucam, no żeby trochę więcej z tego brzegu wyszło, a właściwie nie więcej, tylko równo. Dobra, teraz już kończymy tego vlogasa. Trzymajcie się, na razie, cześć! A paliwo ile spaliło? Dwie kreski. Z Wami Marcin Małecki.